Cześć, nazywam się Bartek Łęczycki i dzisiaj kolejna, troszkę bardziej zaawansowana zagrywka. Będę grać na harmonice C-dur w tonacji G-dur, czyli będzie to druga pozycja, harmonika C-dur, a akompaniament musi być G-dur. No i posłuchajcie, jak ta zagryweczka zabrzmi w oryginalnym tempie. Oczywiście tabulatura jest na dole, wiadomo, króciutko powiem, jak zagrać. Zaczynamy od szóstego kanału dmuchanego i później glisem, czyli takim prześliźnięciem się pomiędzy dźwiękami, gramy piątkę, czwórkę, możemy nawet zacząć od szóstki wciąganej, czyli szóstka wciągana, piątka wciągana, czwórka wciągana. Później zatrzymujemy się na czwórce z tym glisem, a później od razu dmuchamy czwarty kanał. Później jest czwórka wciągana. I później jest trzeci kanał wciągany, ale możemy go z lekkim takim bendem zrobić, czyli no i na przykład dwójka wciągana. Albo trójka dmuchana, jak Wam jest wygodniej. Czyli powolutku. Ten glis musi być wykonany dosyć szybko i precyzyjnie. Także zwróćcie na to uwagę i powinno już wyjść. Troszkę szybciej spróbujmy. Mam nadzieję, że ta zagryweczka też Wam przypadnie do gustu. Dbajcie o siebie, grajcie precyzyjnie bendingi i miejcie frajdę po prostu z grania na harmonice. Cześć.